świętujemy dzisiaj trzecie miejsce w rankingu Perspektyw. Jest to prestiżowy ranking uczelni akademickich, zawodowych i uczelni prywatnych. Mieliśmy szansę występować po raz 12 w tym rankingu. 5 razy zdobyliśmy pierwsze miejsce, w tym roku jest trzecie miejsce. Wróciliśmy, jak to mówią sportowcy, na pudło, czyli na podium, i to jest powód do zadowolenia. Aczkolwiek większym powodem do zadowolenia jest to, że Akademia Bialska, jej pracownicy, studenci tworzą świetny zespół. Są ludźmi, którzy są w stanie tak pracować, a przecież nie jesteśmy największym miastem, najbardziej uprzemysłowionym regionie, żeby zajmować czołowe miejsca w rankingu uczelni, których jest około 30. A więc trzecie miejsce to nie jest na 3 uczelnie, powiedzmy sobie, tylko tych uczelni jest znacznie więcej. Na te wyniki uczelnia pracuje już ćwierć wieku. Tak, pracuje ćwierć wieku. Dokładnie tyle, ile istnieje ranking Perspektyw. Ranking Perspektyw w tym roku był po raz 25, a więc jest to też ich sukces, że utrzymali się na rynku. My funkcjonujemy w rzeczywistości Białej Podlaskiej jako Akademia Bialska, 25 lat również, i po raz 12 w tym rankingu uczestniczymy. Prezent na jubileusz, aczkolwiek mam taką cichą nadzieję, że w przyszłym roku, w 2025, to miejsce będzie wyższe. Poprawiliśmy bardzo mocno międzynarodowość. Tutaj rzeczywiście zachęty, które mamy dla naszych pracowników, sprawiają, że oni bardzo chętnie wyjeżdżają. Pracownicy, studenci poznają tą rzeczywistość, która jest na świecie, która jest w Europie, ale na świecie również. Ostatnio wróciły panie z Filipin. Nazwaliśmy je Filipinki. Były pod wielkim wrażeniem tego, jak zostały tam przyjęte. Nie bez znaczenia jest to na Filipinach, że jesteśmy uczelnią imienia Jana Pawła II. Trzeba powiedzieć, że ministerstwo o nas dbało i dba. Dostrzegają w nas potencjał. Wiedzą, że u nas pieniądze się nie marnują, że pieniądze są przeznaczone na dobre cele. Akademiki są takim priorytetem ministerstwa, a my je budujemy. Kiedyś mówiono, jak zaczęliśmy budować drugi akademik, a po co nam? To tylko koszty. Okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, że w tej chwili to jest na to duża potrzeba i rzeczywiście studenci, lista rankingowa do akademika liczy 90-100 osób. A więc oni sobie upodobali to miejsce, zostają nawet na wakacje, szczególnie ci z wschodniej granicy, i cały rok też chwalą sobie to, jak wysokiej klasy są akademiki, jak jego dostarczają dobrego mieszkania. Czy nowy akademik będzie bliźniaczą budowlą akademika numer 2? Nie do końca. Tam chcemy umieścić poza fizjoterapią ratownictwo medyczne, a więc dwa kierunki. On będzie w takiej sytuacji ciekawej zlokalizowany, że architekci mają pole do długopisu, żeby wymyślić jakąś nową bryłę. To dopiero jest przed nami, jak będzie ten akademik wyglądał. Natomiast no, nasze potrzeby są tutaj głównym takim kierunkiem, dla którego architekci będą pracowali. I potrzeby dydaktyczne, i potrzeby studentów. Drugi akademik jest w utrzymaniu 3 razy tańszy niż pierwszy. Ten może będzie jeszcze tańszy. A więc możemy w ten sposób te czesne za akademik utrzymać na niskim poziomie, co sprawia, że też studenci przychodzą i ta lista rankingowa jest taka długa. Studentów mamy niecałe 2000, to się zmienia, bo na początku roku jest zawsze więcej. Potem część z nich rezygnuje, część musi zrezygnować ze względu na osiągane wyniki w nauce, a więc to jest liczba taka zmieniająca się. Natomiast z pracowników mamy ponad 300 plus te osoby, które są na drugim etacie, czy te osoby, które pracują na umowę zlecenia, a więc to jest ponad 400 osób. Nowa kadencja zaczyna się 1 września tego roku, teraz jeszcze stara. Natomiast ja nie ustaję w wysiłkach, żeby budować wspólnotę.
i tą akademicką, i tą regionalną. Kongresy, które się odbywają u nas w uczelni, spotkania, które się odbywają u nas w uczelni, zapraszani ludzie do uczelni, to wzmacnia cały region. A więc budowanie wspólnoty. W dzisiejszych czasach uważam to za najważniejsze, żeby ludzie nie zwracali się do siebie z niechęcią, tylko z przyjaźnią, z tym, że trzeba się skupiać wokół ważnych spraw, nieważne, nieistotne, które niszczą wspólnotę, trzeba odrzucać od siebie, pomijać je, natomiast koniecznie trzeba budować wspólnotę. To jest w dzisiejszych czasach najważniejsze. Razem jesteśmy w stanie, w zgodzie jesteśmy w stanie więcej zrobić i dobrze. Ilu jest opcja krajowców? Czy przybywa? Jest ponad 300 osób. Nie przybywa w tej chwili, ale zobaczymy, jaka będzie rekrutacja, bo to wszystko od rekrutacji zależy. Staramy się rekrutować też osoby nie tylko zza wschodniej granicy, ale z dalszych obszarów i zobaczymy. Na razie jest ich ponad 300. Większość z wiadomych względów zostaje w akademiku przez całe wakacje i czeka na następny rok. Jeżeli przyjedzie tu powiedzmy 50 rektorów w togach, to już będzie wyjątkowa rzecz dla Białej. Takiego wydarzenia w Białej nie było. Nigdy. Odkąd istnieje. Przyjechało kilku profesorów z Krakowa, z Akademii Krakowskiej, którzy rozpoczęli kształcenie u nas tu w Białej. I oni się oczywiście zmieniali. Niektórzy z tych pracowników w Akademii Bialskiej zostawali rektorami Akademii Krakowskiej, czy Uniwersytetu Krakowskiego. A więc to były znaczące osoby. No, Kraszewski przecież studiował w Akademii Bialskiej. Wiele znamienitych osób z rodów przeróżnych, ale też mieszczanie, też ci zdolna młodzież z Podstrzechy miała też możliwość studiowania w Akademii Bialskiej. Akademia zawsze była otwarta, zawsze i jest w tej chwili. Chyba jesteście pierwszą uczelnią, bądź nawet instytucją w regionie, która być może wprowadzi właśnie ten krótszy dzień pracy. Czy do tego zmierzamy? Tak. Już żeśmy w zeszłym roku to zrobili. Proszę Państwa, u nas jest tak. Początek pracy jest ruchomy. 7, 8. Kto przychodzi o 7, może wyjść o 15. Jeżeli mamy krótszy dzień, ta osoba może wyjść o 14. Wszystkie sprawy uczelni tak jest zorganizowane, żeby były załatwione. Wpierw musi być załatwione, wszystko w uczelni, co trzeba, a potem można wyjść. I teraz popatrzcie Państwo, wychodząc z pracy o 14, w taki piękny jak dzisiaj dzień, jeszcze można pójść na basen, jeszcze można się opalić, jeszcze można załatwić sprawy w mieście, jeszcze można pojechać do Międzyrzeca, do naszego ośrodka, na te stawy międzyrzeckie. Mamy w końcu wakacje. Musimy po intensywnym roku pracy też mieć czas na wypoczynek. To są ludzie, a nie wyrobnicy. To jest, to im się należy. Tak się starają dla naszej uczelni, że po prostu ja muszę się też starać. Chcę się starać, nie muszę. Chcę się starać. Tutaj wszyscy my jako nauczyciele akademicy, my jako administracja, my jako wszyscy współpracownicy uczelni mieliśmy wpływ na to, które miejsce w rankingu uzyskaliśmy w tym ostatnim czasie. Moim marzeniem być lepszym człowiekiem, jeszcze lepszym, rozwijać się. Moim marzeniem jest to, by wszyscy wokół mnie byli bardzo przyjaźni, bardzo otwarci. Moim marzeniem jest to, byśmy stawali się coraz bardziej lepsi z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem. I to są moje takie naprawdę marzenia. Niewątpliwie moim marzeniem jest to, żeby jednak piłka nożna kobiet w Białej Podlaskiej była, zwłaszcza, że środowisko nasze bialskie i okoliczne daje wymiar tego, że jest szansa na to, żeby piłka nożna na wyższym poziomie niż tylko dziecięcym była, bo potencjał dziewczynek jest duży. Ja mogę przypomnieć tylko nawet tegoroczne wyniki turnieju o Puchar Tymbarku, gdzie nasz zespół z Terespola awansował do turnieju finałowego w Warszawie, uzyskując bardzo dobre rezultaty. No to pokazuje, że tych dziewczynek grających piłkę nożną jest dużo. W Białej i okolicach, więc no tak naprawdę dobra wola, chęci wszystkich
może sprawić, że ta piłka nożna będzie reaktywowana i ona znowu się pojawi. Co ma wspólnego właśnie trener z Białej Podlaskiej, z Akademii Bialskiej nauczyciel i wykładowca, z narodową drużyną kobiecą w piłce nożnej? Przede wszystkim ten sam człowiek. Przede wszystkim ta osoba, która ma ogromne doświadczenie w przestrzeni budowania relacji nauczyciel i grupa studentów. Jako nauczyciel z grupą zawodniczek, bo ja przecież już ponad 20 lat jestem w piłce kobiecej jako trener klubowy, później jako kierujący klubem AZSP WSZ Biała Podlaska, więc no, moje doświadczenia są bardzo duże i one niewątpliwie wspierają mnie, jeśli chodzi o decyzje co do kierowania zespołem reprezentacyjnym. Ja też jako trener reprezentacji chcę się rozwijać i to jest moja rola. Rozwijam się na polu dydaktyki, na polu naukowym, bo jestem nauczycielem dydaktyczno-naukowym. Zresztą też nie przypadek, że podjąłem próbę, wyzwanie napisania rozprawy doktorskiej pod przewodnictwem świętej pamięci profesora Józefa Bergiera i tak to się stało. Obroniłem doktorat z piłki nożnej, z analizy gry, ze struktury gry, co było kolejnym krokiem do rozwoju mojego jako trenera, ale jako osoby, jako nauczyciela, więc to wszystko niewątpliwie ma wpływ na to, gdzie jesteśmy i mam nadzieję, że ma to wpływ też na to, jakie wyniki osiągamy. Chcę się rozwijać jako trener, ale też chcę się rozwijać jako nauczyciel i chcę być tutaj lepszym człowiekiem na kolejny dzień. Niewątpliwie ten rok jest najlepszym, mogę powiedzieć, rokiem w historii polskiej piłki kobiecej. Oczywiście nie umniejszając, a podkreślając wyczyn trenera Witkowskiego w 2013 roku, gdzie wywalczył złoty medal Mistrzostw Europy. Natomiast te Mistrzostwa Europy wtedy nie dawało kwalifikacji do Mistrzostw Świata. W tym roku złożoność Mistrzostw Europy polegało na tym, że wywalczony nasz medal jeszcze nie dawał nam awansu na Mistrzostwa Świata. To mecz z Francją był meczem play-off. To był mecz barażowy do tego, by zająć to trzecie miejsce gwarantujące udział w Mistrzostwach Świata. I my ten mecz z Francją wygraliśmy i to jest nasza przepustka na Mistrzostwa Świata i to jest nasze największe historyczne osiągnięcie w ponad 40-letniej historii polskiej piłki kobiecej. Na uczelni jest doskonały zespół ludzi, który chce, który sprawia, że realizujemy swoje marzenia, realizujemy swoje pasje w tym, co robimy na polu dydaktyki, na polu naukowym, na polu organizacyjnym. Tutaj wszyscy ludzie patrzą w jednym kierunku. Mamy wspaniałego szefa, profesora Jerzego Nitychoruka, który kieruje uczelnią, który obrał, jak widać, słuszną drogę w rozwoju naszej uczelni do tego, żebyśmy osiągali swoje indywidualne sukcesy, ale na pryzmat naszej całej uczelni.